A teraz pan profesor Jacek Bartyzel z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu wygłosi prelekcję wykład na temat teorii cywilizacji Feliksa konecznego, swoistości kultury polskiej na tle porównawczym w teorii Feliksa konecznego. Zapraszam panie profesorze. Dzień dobry Państwu. Dziękuję serdecznie za zaproszenie i za zaszczyt inaugurowania tej konferencji. No, choć zapewne może szkoda, że nie ma tego wykładu profesora Żaryna, który wprowadzałby w biografię profesora Konecznego, no bo ja o tym nie będę mówił. Mój, mój wykład, mój odczyt będzie jak, jak właśnie temat jego brzmi. Próbą umiejscowienia tego, co najważniejsze w dorobku, tego, co najtrwalsze w dorobku Feliksa Konecznego, czyli właśnie teorii Cywilizacji, no, która, która mieści się do no, w polu tej dyscypliny, która no, zazwyczaj jest nazywana filozofią kultury. Ale te właśnie kwestie pojęciowe nie są obojętne. I moją, moją intencją jest właśnie przeusytuowanie tej teorii, którą stworzył Kodeczny. I podkreślenie w ten sposób jej swoistości, jej oryginalności, właśnie na owym tle porównawczym dotyczącym zarówno sposobu rozumienia tych terminów kultura i cywilizacja, jak i ich wzajemnego, wzajemnego stosunku. E, otóż no, zacznę od pewnego e, rysu historycznego dotyczącego e, e, etymologii i, e, i również rozumienia tych pojęć. Oczywiście, e, znacznie starszą historię ma pojęcie kultury. E, e, no, etymologicznie jest to od łacińskiego słowa kultus, czyli uprawa. Ale merytorycznie pojęciowo naprzód odnosiło się ono do bardzo konkretnej i bardzo by tak także fizycznej uprawy, jaką jest uprawa roli. A więc tego co a więc tego, co później, kiedy już nastąpiła pewna ewolucja znaczenia pojęcia, do tego, co później nazywa się agrikulturą. Właściwie pierwsze pierwsze dzieło literatury rzymskiej, do no, takie bardzo praktyczne Marka Katona starszego dotyczy właśnie uprawy roli. Tak? Jest to po prostu traktat o rolnictwie. No, wydaje się to bardzo odległe, ale właściwie wcale nie do końca. Dlatego, że, dlatego, że zwróćmy uwagę na znaczenie słowa uprawa. Tak? Uprawiać to znaczy coś czynić z czymś, co już jest, co jest dane, ale no, samo z siebie nie rozwinie się. Tak? Musi być pielęgnowane, uprawiane. Prawda? No, gleba sama nie obrodzi. Tak? Trzeba właśnie ją kultywować, czyli, czyli uprawiać. Znacznie już później, bo mniej więcej o 200 lat, najważniejszy, właśnie przedstawiciel literatury i zarazem filozofii łacińskiej, rzymskiej, czyli Marek Tuliusz Cyceron, po raz pierwszy użył tego określenia właśnie w sensie bardziej duchowym. Prawda? W rozmowach tuskulajskich znajdujemy pochwałę tego, co czyni człowiek i tylko człowiek, co jest, co jest swoiście ludzkie, a więc filozofia, a więc prawo, a więc no, to, co później zostanie nazwane sztukami pięknymi. Prawda? To, czym, to, co stanowi jakby ozdobę człowieczeństwa i, i, i zarazem wskazuje go sens, ale Cyceron mówi musi to dookreślić, no bo wiedząc, że co słowo kultura znaczyło dotychczas, dookreśla to jako kultura animi, tak? czyli kultura właśnie duchowa. Tak? To pojęcie, to rozumienie kultury odpowiada, jeżeli odniesiemy do tego, co oczywiście wcześniej było niż Rzym, czyli do, do Grecji, do Hellady starożytnej, Odpowiada temu, co Grecy nazywali z kolei paideją, prawda, i co, jak sam źródło słów tego słowa wskazuje, prawda, ma, ma znaczenie dotyczące wychowywania, które powoduje, że człowiek staje się w pełni człowiekiem, tak? Staje się spoudaios, jak mówi Arystoteles, czyli człowiekiem. Człowiekiem dojrzałym, właśnie uszlachetnionym przez, przez te wszystkie dzieła, które, które tworzy. I teraz w tej paidei właśnie już też starożytni, wyróżniają jakby trzy, trzy obszary. Pierwszy to jest teoria, tak? czyli no, teoria, a więc poznanie. Tak? Odnosi się jest poszukiwaniem prawdy, no, czyli to jest oczywiście przede wszystkim filozofia, no, oraz oraz rozbaite nauki. Teoria jest najważniejsza, dlatego że również żeby działać czy coś tworzyć, to najpierw trzeba wiedzieć. Tak? Trzeba wiedzieć, co jest dobre, a co złe, trzeba wiedzieć, jak coś z kolei wytworzyć. A więc ten akt, Poznawczy jest w ogóle u początku i w ogóle z najważniejszym fundamentem. No Na drugim miejscu mamy praksis, czyli działanie, a więc działanie, które powinno być zorientowane na dobro, na osiągnięcie, na osiągnięcie jakiegoś dobra, zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i w wymiarze bytu wspólnotowego, zbiorowego, a więc tu również na przykład teoria polityki i działanie polityczne będzie wchodziło wchodziło w ten zakres. No i wreszcie trzeci obszar to jest poezis, czyli tworzenie albo wytwarzanie. Dotyczy zarówno wytwarzania rzeczy ze względu na potrzeby koniecznych dla, dla życia ludzkiego, jak i do tych, które są bardziej bezinteresowne. Tak? Czyli właśnie, które są tworzeniem rzeczy pięknych, ze względu na piękno. A więc mamy tu oczywiście te triadę triadę prawda-dobro-piękno, tak? Do tego jeszcze właśnie średniowieczna myśl chrześcijańska, czy po części i starożytna, dorzuca, dorzuca czwarty wymiar kultury, czyli, e, czyli religio, tak? Religię, która e, to, e, to oczywiście starożytni też mieli jakąś religię, ale nie, e, e, tak, tego nie, e, nie interpretowali, czy tego, m, czy tego nie dostrzegli. Religia jest tym, co Właśnie jakby przenika, no, zgodnie z zasadą, o której święty Augustyn mówił, że państwo doczesne, państwo ludzkie, civitas tereda powinno być spiritualizata, czyli przesiąknięte, przesiąknięte duchowością, a więc, a więc właśnie dotyczy to zarówno teorii. No, najważniejszą rzeczą jest poznanie Boga, Boga i własnej duszy, jak mówi święty Augustyn. prawda I Jeśli chodzi o, o życie. Zbiorowe i, i, i indywidualne powinno być ono podporządkowane pod doczesnemu celowi człowieka, czyli zbawieniu. No i jeśli chodzi o poezję, prawda, o tworzenie, to, to też jest to właśnie adoracja, uwielbienie tego, co jest dziełem Bożym, prawda? I, i, i dodawanie, jakby do tego. Czyli w ten sposób tak, że ukształtowało się już w starożytności, ale w średniowieczu to, co nazywamy sztukami, prawda, chociaż dziś no, nieco inaczej, nawet bardzo nieco inaczej rozumiemy pojęcie sztuki, czyli grecki technie, rzymskiego ars. Ponieważ no, oczywiście dziś nie nazywamy sztukami na przykład astronomii, prawda, Ale, czy matematyki, więc tutaj częściowo są to nauki, tak? czyli te artes liberales, sztuki tak zwane wyzwolone, to generalnie rzecz biorąc te, które, te, które mają charakter no, właśnie niematerialny. I druga grupa sztuk, czyli sztuki mechaniczne, a więc te, które, do no nie wiem, jak właśnie ogrodnictwo, uprawa roli i tak dalej, e, są e, właśnie tak nazywane. Znaczy sztuką jest wszystko to, co jest tworzone według pewnych reguł, według pewnych zasad. I tutaj zresztą tak dla starożytnych w związku z tym, na przykład poezja nie była sztuką, tak, przynajmniej... No, pewnym wyjątkiem jest Arystoteles, który no, tworzy, który po pierwsze, a dlaczego nie była sztuką, tak, no bo jak Platon pisze, poezja to jest dzieło właściwie Boga, prawda, który potrafi natchnąć poetę i on mówi to, co, to, co pisze, to mówi właśnie jakby w boskiej manii, uniesieniu, prawda, więc Natomiast Arystoteles no, już pierwszy wskazuje, no, że, że oczywiście jest tworzywo. No, to jest konieczne, czyli właśnie słowo, prawda, język. E, I że pewne reguły też mogą istnieć. Ale to był indywidualny, e, indywidualny stosunek. że każdym sztuką jest to, co jest, no, znów według Arystotelesa, e, jakby tworzone ze względu na cztery tak zwane przyczyny: przyczynę materialną, czyli tworzywo. Tak, coś. Tylko Bóg może stwarzać z niczego, człowiek musi stworzyć coś z czegoś, musi być tworzywo. E, e, przyczynę formalną, no, czyli ideę, pomysł, koncepcję. Przyczynę sprawczą, czyli autora. No, żadna symfonia sama się nie skomponuje ani obraz się nie namaluje. Tak? Ktoś to musi e, uczynić. No i wreszcie przyczyna celowa. No, po, po co się tworzy? Tak? No, e, jeśli chodzi o te sztuki, które są tak naprawdę naukami, no, to ten cel będzie zasadniczo poznawczy. Prawda? Natomiast te sztuki, które są sztukami w dzisiejszym, Także rozumieniu, to no to będzie cel estetyczny. W wypadku rzeczy użytecznych będzie to cel, cel utylitarny. E, otóż, e, w, dalej e, już przechodząc, jakby do bliższych nam czasów, do, do, do nowożytności. E, po raz pierwszy e, słowa kultura bez żadnego przymiotnika, tylko po prostu na oznaczenie wszystkiego, co jest, co jest wytworem. Co jest wytworem człowieka e, i świadomym wytworem człowieka, jeszcze trzeba dodać, to po raz pierwszy e, użył słucha, kultura w takim znaczeniu w XVII wieku, taki e, niemiecki e, jurysta e, no, z nowożytnej tak zwanej szkoły prawa naturalnego, a więc już takiej sekularyzowanej e, protestat zresztą Samuel e, Pufendorf. I tutaj w tym rozumieniu kultury, antonimem do tego pojęcia jest pojęcie natury. Tak? Natury, jako, natury jako tego, co dane, co, co, człowiek, co człowiek otrzymał, prawda? co człowiek zastał. Natomiast kultura jest tym, co człowiek, co człowiek tworzy, to co, co człowiek dodaje do tego, do tego, co istnieje. Tu oczywiście rodzi się taki wielki Wielki spór, zwłaszcza na gruncie estetyki, e, e, czy, e, czy to dodawanie jest, jest, czy nie jest naśladowaniem natury, prawda? I tutaj, e, I tutaj mamy z jednej strony właśnie kategorię jeszcze grecką mimesis, prawda? Czy łacińskie imitatio, Czy sztuka naśladuje naturę, czy też jest kreacją, prawda? No, spór jest trochę. Trochę wydumany, ale on był bardzo, bardzo istotny, dlatego że to wszystko zależy od tego, jak rozumiemy pojęcie mimezis. Czy rozumiemy w sensie jakiegoś e, kopiowania naturalistycznego, czy rozumiemy właśnie jako tworzenie, tak? jako nadbudowywanie na tym, co jest. I teraz tutaj e, e, no, właśnie nie przypadkiem to się zaczyna od Pufendorfa, ale później jeszcze, zwłaszcza od, od czasów e, Kanta, to i całego nurtu idealizmu niemieckiego, to jest takie przeakcentowanie tego, tej różnicy. Takie, że jakby kultura jest czymś, co, czymś, co w jakiś sposób przeciwstawia się naturze, czy, czy właśnie od niej odchodzi. Prawda? I, I jednocześnie jakby nakłada się na to podział to, co duchowe, na to, co duchowe i to, co materialne. Więc to jest charakterystyczne na tej idealistycznej myśli, tu jeszcze no, dodajmy może jedną rzecz, że to, co nam wydaje się jako takie bardzo starożytne, dawne, a mianowicie pojęcie sztuk pięknych, to jest właściwie też bardzo współczesne. No, pomijając już to ten starożytny problem, że poezja nie jest sztuką, tak? no, ale już w renesansie uznano tak? I, e, i powstał trójpodział na, także na trzy gatunki. Lirykę, epikę i dramat. Natomiast pojęcie, połączenie poezji z innymi sztukami, w pojęcie sztuk pięknych, to jest dopiero połowa XVIII wieku. Jakby niezależnie od siebie, dwaj autorzy francuski estetyk, ksiądz Charles Dibot, właśnie używa po raz pierwszy tego pojęcia Le Beauvoir. E, czyli, czyli sztuki piękne, łącząc tutaj właśnie sztuki słowa, czyli poezję i retorykę, e, sztuki plastyczne, czyli malarstwo, rzeźba, architektura, no i sztuki muzyczne, e, to, które są zarazem właśnie sztukami ruchu w czasie. E, tak, nawiasem mówiąc, parę dni temu słyszałem przypadkiem rozmowę z Krystianem Zimmermanem, tak, wielkim, e, wielkim pianistą, który który coś takiego też zresztą właśnie powiedział, że e, mówi się, że e, e, muzyka to jest sztuka dźwięku, On mówi, nie nie dźwięku, czasu, tak? To jest sztuka, która rozwija się w czasie, prawda? To jest następstwo dźwięków, a nie dźwięk, prawda? Jeżeli ja wydam z siebie na przykład teraz taki jakiś okrzyk dzikusa, no to będzie to jakiś dźwięk, ale nie będzie to żadna sztuka, prawda? Więc, więc właśnie muzyka, śpiew i taniec. Tak? To, to jest dopiero XVIII-wieczny podział. No, teraz przejdźmy do cywilizacji, prawda? Słowo cywilizacja etymologicznie też ma swój starożytny rodowód, tak? no, bo pochodzi od civis, czyli obywatel, no stąd mamy civitas państwo, miasto. Ale tego słowa cywilizacja nie było w łacinie, prawda? Raczej Wskazując na to, co jest cywilizacją, to miano na myśli, to używano na przykład pojęcia urbanitas od urbs, czyli miasto, prawda, że właśnie człowiek cywilizowany to ten, który mieszka w mieście, a nie gdzieś na jakimś, na jakimś odludziu. To bardzo potem, z kolei w renesansie, jeszcze akcentowano to taki może zabawny trochę element, że na przykład, kiedy pod koniec XVI wieku powstał właśnie nowy gatunek teatralny, a właśnie teatralno-muzyczny, czyli tragikomedia zwana także dramatem pastoralnym, od pierwszego dzieła, które nosiło tytuł Il Pastor Fede, czyli Wierny Pasterz, jest taka sielanka, prawda? Która no, pokazywała, idealizowała się takie życie pasterskie tam na łonie natury i tak dalej, doznamy no, ten, ten gatunek, prawda? Jest potem i u Szekspira, potem u Laura i Philod w naszej literaturze choćby. Otóż bardzo poważnie niektórzy autorzy protestowali przeciwko temu gatunkowi, wskazując na jego niebezpieczeństwa polityczne, społeczne. Dlatego, zachwalając życie idylliczne, rzekomo pasterskie, odciąga się człowieka od cywilizacji, chce się go wciągnąć. No, nie mówiono o cywilizacji. Chce się go wciągnąć właśnie w jakiś, w jakiś odchłań barbarzyństwa z powrotem. Tak? Więc to, to bardzo poważnie traktowane. No, w odniesieniu do dramatu pasterskiego to nie, ale coś było na rzeczy, jak weźmiemy, powstało 200 lat później koncepcję Rusza, który mówi, że cywilizacja zepsuła człowieka. Prawda? Że powie... I tak jak Niemcy popełniali błąd kulturalizmu. Prawda? czy idealiści. Tak, niektórzy autorzy, tacy popełniali błąd naturalizmu, prawda idealizowania natury jako rzekomo właśnie przyrodzonego stanu człowieka niekulturalnego, a kulturalnego. Generalnie jednak to słowo cywilizacja pojawiło się gdzieś właśnie na początku XVIII wieku, nawet trudno ustalić gdzie, ale jednocześnie we Francji i w Anglii. Prawda? Czyli jako civilisation i e, civilization. E, I tylko ono właśnie pojawiło się w określonym kontekście, już niestety ideologicznym. Pamiętajmy, to jest XVIII wiek, to jest oświecenie, to jest pierwszy wielki e, otwarty bunt prawda, przeciwko tradycji, przeciwko religii, e, przeciwko e, kulturze dotychczasowej. Prawda? Więc e, to jest po pierwsze właśnie to skażone takim europocentryzmem, ale w takim znaczeniu było, że czek cywilizowany prawda, to jest ten, co kiedyś nazywano w języku staropoetyckim na przykład polerowny, wytworny, umie się zachować, wie jak dygnąć nóżką, wie jak się trzyma filiżankę, że nie należy, albo może należy zależnie od szkoły odchylać najmniejszy paluszek, czy nie, prawda? To jest człowiek cywilizowany, czyli jaki? To jest taki człowiek, który robi, zachowuje, żyje tak, jak się żyje w Paryżu, czy w Londynie, prawda? Wszystko, co odstaje od tej normy, jest niecywilizowane i oczywiście na antypodach niecywilizowany, braku cywilizacji to, będzie, no to będą ludy dzikie, tak? W Afryce, czy gdzieś, no, tu Oświeceniowcy mówili rzeczy straszne w, w tym kontekście. Właśnie to byli najwięksi rasiści, jak Wolter pisał, między Europejczykiem a burzydem to jest taka różnica, mniej więcej, jak między Murzydem a Skorupiakiem. To jest dopiero, prawda, rasizm biologiczny. Więc, e, no a powiedzmy, do no, na przykład, Polacy, tak? No mają takie dziwne jakieś obyczaje i niedźwiedzie chodzą u nich po ulicach, to, no to jest też tak pośredni stan między barbarzyństwem a cywilizacją, prawda? Więc to wszystko wiąże się z pojawieniem się kategorii postępu, prawda? Progres. No, w tym postępie najwyżej zaszły Francja i Anglia, a reszta no to wlecze się w ogonie, E, trzeba ją właśnie, trzeba im pomóc. No i tu możemy przywołać, jak w Tadeuszu, prawda, Wickiewicza pod mu wspomina, że pamięta te czasy, kiedy na Litwę zajechał taki właśnie z Francuziały pan podczaszyc w dwukonnej karyolce i zapowiedział, że będzie nas cywilizować i europeizować. Tak, na czym to polegało? No na tym, że E, że właśnie trzeba wyśmiewać obyczaje zastane, e, tradycje, przodków, starszych. No, religia oczywiście zabobon, e, trzeba e, te, te, ten zabobon wyplenić, prawda? To wszystko, to wszystko właśnie tak miało wyglądać, więc e, tutaj e, właściwie można by powiedzieć, że e, ten, e, ten podczaszyc, prawda? No to był takim, był takim awangardistą postępu, prawda, i oświecenia i, i, i cywilizacji. Ale z poważniejszych rzeczy, jeszcze jedną rzecz, w jednak w XVIII wieku, choć jakby poza nurtem oświeceniowym, warto wspomnieć, to znaczy pierwszego właściwie takiego filozofa i dziejów i kultury od czasu świętego Augustyna. Giambattisti Wikop, tak, włoskiego neapolitańczyka, który owszem dostrzega to co, to, co wcześniej było nieznane, czyli pewien historyzm, tak, to znaczy to, że jednak kultury są różne, prawda, czy cywilizacje, jakie tam na razie nazwiemy, nieważne, czyli to samo co konieczny że one mają charakter pewnego ruchu cyklicznego ich dzieje, tak? Czyli to nazywał rytmem corso i ricorso Vico. To znaczy, że każda właśnie przechodzi przez cywilizację przez jakby trzy etapy, które nazwał boskim. To znaczy, kiedy ludzie przypisują wszystko, co się dzieje siłą nadnaturalnym i opiewają je w mitologii i w poezji. Etap heroiczny, czyli... Gdzie z kolei właśnie czyny bohaterskie, tworzenie państw i tak dalej, i etap ludzki, kiedy następuje właśnie rozwój nauk, rozwój sztuki i tak dalej. Ale Wiko zdawał sobie sprawę, że to może doprowadzić do pewnego relatywizmu, i dlatego poszukiwał też pewnych uniwersaliów kulturowych, jakbyśmy dzisiaj nazwali, którym można przypisać, że mają one charakter właśnie pewnego prawa natury, czy prawa naturalnego. Które występuje wcześniej. I Wiko znalazł trzy takie uniwersalia. Więc pierwsze to było to, że w każdej cywilizacji, w każdej, czy w każdej kulturze, ludzie nadają specjalny ceremonialny charakter zawarciu małżeństwa. Prawda? Drugie, drugie uniwersalium, że taki sam ceremonialny charakter nadają ludzie śmierci i pogrzebowi. No, czyli możemy powiedzieć w języku antropologii, że to są dwa rites de passage, rytuały przejścia. Przejścia od dziewiczości do małżeństwa, czy kawalerstwa do małżeństwa i przejście do życia pozagrobowego. A trzecie uniwersalium, każda kultura wyznaje jakąś religię. Tak? Nie, ma, nie ma kultur bezreligijnych. E, więc e, no to tak, mi tu przypomina się tu na marginesie takie słydne powiedzenie dwudziestowiecznego już antropologa Harveya Mansfielda, który mówi: mówił nam, że jak podobno szympans ma 97% cech wspólnych z człowiekiem, no to właściwie jakaś między nami różnica, prawda? I na tym odpowiada, mówi Mansfield: Czy znają jakiekolwiek małpy, które e, posiadają jakąś religię, tak? No, nie ma, że nikt poza człowiekiem nie ma religii. Prawda? No, i teraz przychodzimy już do takiej refleksji właśnie bardziej naukowej. Takim kontekstem bardzo bliskim e, dla konecznego, chociaż właśnie, chociaż właśnie polemicznym, jest teoria, filozofia kultury, e, właśnie też kolejnego niemieckiego autora, czyli e, Oswalda Spenglera. Spengler był nawet młodszy od Konecznego, no ale wcześniej się tą problematyką zajął. Zresztą no, nie miał takiego naukowego warsztatu jak Koneczny, to od razu trzeba, trzeba zauważyć. Otóż istotą koncepcji szpenglerowskiej był taki biologiczny organizm, to znaczy kulturę Szpengler traktował jako analogon indywidualnego życia ludzkiego. Prawda? Czyli no, każdy człowiek rodzi się, wzrasta, rozwija, osiąga jakiś punkt y, szczytowy, nazywamy go akme na przykład po grecku, no a potem, a potem się psuje, że tak powiem, prawda? I, i wreszcie, y, wreszcie ubiera. I zdaniem y, Spenglera, który też u, uważał, podobnie jak Koneczny, że nie ma jednej kultury, y, y, to. Y, to właśnie każda kultura jest yy, przechodzi wszystkie te, yy, wszystkie te stadia, prawda? Tu jeszcze odprowadzam taką parę pojęć, yy, która też to miała pokazywać, a mianowicie Dasein i Sein w znaczeniu istnienia bezwiednego i istnienia wiednego, prawda? Dasein to jest, to jest istnienie to bezwiedne, to znaczy pozaświadome, tak? no, Roślina wzrasta, ale nie wie, że wzrasta, prawda? Z, tak samo zmierze. Więc, no, człowiek też początkowo nie wie, prawda? No przecież osesek, no, e, nie wie, że się urodził, że się rozwija. E, na początku zatem najważniejszy jest ten element istnienia bezwiednego, prawda? No, człowiek po prostu fizycznie się rozwija, ale dopiero potem dochodzi używanie rozumu. Punktem Szczytowym będzie to, kiedy człowiek osiąga maksimum zarówno siły tej e, e, życiowej, prawda, jak i e, rozwoju intelektualnego. A potem e, na końcu e, czy, e, zmierzając do końca, no, słabną siły fizyczne, chociaż no jak powiedzenie tam mówi znane duch jeszcze ochoczy, ale ciało już mdłe, natomiast no właśnie zachowuje te pewne. To, to, czego się nauczył czy stworzył, ale to w jakiś sposób też kostnieje. Tak? Zabiera charakteru formalnego. Staje się taką kostyczną właśnie postawą, nieprzyjmującą na przykład rzeczy, rzeczy nowych. I teraz właśnie, jeśli chodzi o te pojęcia kultury i cywilizacji, Szpengler użył słowa cywilizacja w znaczeniu w znaczeniu tej ostatniej, schyłkowej, dekadenckiej fazy kultury. Czyli wtedy, kiedy człowiek jeszcze, prawda, no umysł niby jest prawdy, choć skostniały, ale to fizycznie się kończy. A jakie są objawy społeczne tego? No na przykład materializm, tak, zwycięstwo postaw konsumpcyjnych, zanik więzi z naturą, E, e, czyli, czyli właśnie urbanizacja, megalopolis, e, e, kult techniki, e, politycznie albo demokracja, albo jakieś tyranie, prawda? Czyli to jest ta faza, e, ta faza e, e schyłkowa. No Życie każdej cywilizacji oceniał na mniej więcej tysiąc lat, ponieważ cywilizacja europejska, jej początek datuje... Datuje na rok 800, czyli koronację Karola Wielkiego powstanie powstanie cesarstwa Frankijskiego. no to jasno wynika, że właściwie że właściwie jesteśmy już w fazie tej cywilizacyjnej schyłkowej, tak? No to na przykład rosyjskiej cywilizacji dawał więcej szans, bo jest młodsza. Tak, więc taka tego, co dziś też. Się dzieje. I jeszcze może jedną rzecz warto dodać, dotyczącą nie tylko nie, nie Golera, ale ogólnie, że te obie te kategorie cywilizacji i kultury zostały jakby w ten sposób zinstrumentalizowane i zmistyfikowane, kiedy wybuchła Wielka Wojna Białych Ludzi, tak? czyli, czyli I wojna światowa, rok 1914. Bo wtedy na przykład Angielscy czy francuscy poeci, pisarze, intelektualiści ogłosili, że to jest wojna cywilizacji, czyli postępu, demokracji, praw człowieka, świeckości i tak dalej, z barbarzyństwem germańskich chudów z nowym Batylą, cesarzem Wilhelmem. A poeci, filozofowie, teolodzy i tak dalej, niemieccy ogłosili, m.in. Thomas Mann, ogłosili, to jest wojna prawdziwej, germańskiej, uduchowionej d kultur przeciwko zgniłemu, zmaterializowanemu Zachodowi. No i teraz, jak na tym tle, jak na tym tle, prawda, sytuuje się Kodeczny? Otóż, no można powiedzieć, Kodeczny, jakby dezawuuje właściwie obie, że tak powiem, generalnie rzecz biorąc, szkoły i tej cywilizacji zachodniej. I tej kultury w ujęciu, w ujęciu właśnie niemieckim, zwłaszcza szpędglerowskim. Koneczny uważał, że przeciwstawianie cywilizacji kulturze, czyli materii duchowi, jest z gruntu fałszywe. Rozrywa bowiem sztucznie to, co w życiu społecznym z natury ściśle do siebie przylega. Kultura w ujęciu konecznego to po prostu część większej całości, lokalna podgrupa jakiejś cywilizacji. Na przykład kultura włoska w obrębie cywilizacji łacińskiej, kultura bagdacka w cywilizacji arabskiej, kultura koreańska w cywilizacji chińskiej, itd. Odrzucenie sensu szpenglerowskiego <küh> wzięło się natomiast z przekonania, że analogia pomiędzy życiem cywilizacji a biologicznym rozwojem organizmu naturalnego jest niczym nieuzasadnioną ekstrapolacją zjawisk zaobserwowanych przez biologa na życie organizmu znacznie bardziej złożonego niż przyrodniczy. Cywilizacje wprawdzie rodzą się w określonym przedziale czasu, niektóre rzeczywiście umierają i umarły. Nie ma jednak wiarygodnych dowodów dla tezy, że każda cywilizacja musi koniecznie przejść ten cykl e, dziejowy ze śmiercią i Oczywiście poruszamy się cały czas w obszarze doczesności, no bo z perspektywy wieczności, no to oczywiście Ziemia i Niebo przeminą, ale to jest inna, inna perspektywa. E, istniejące obecnie, zdaniem Konecznego, cywilizacje, a jest ich siedem, e, zdradzają no, objawy żywotności. Tak? Cztery z nich, to przypomnijmy, bramińska, żydowska, chińska i turańska powstały starożytności, trzy zaś bizantyjska, łacińska i arabska <coughs> w wiekach średnich. Oczywiście nie istnieje jedna ogólnoludzka cywilizacja. Ludzkość jest jedna, ale ludzie i ludy żyją w wielu cywilizacjach. Chociaż Koneczny nie ukrywał, z którą cywilizacją sympatyzuje, to sam termin cywilizacja nie ma w jego teorii znaczenia wartościującego, tak jak chociażby właśnie w tej szkole francuskiej, cywilizacja, barbarzyństwo. Ne? Pojęcie to jest najzupełniej neutralne, aksjologicznie. Prawda? Jak jeżeli są na przykład gdzieś jakiś lud jeszcze Kanibali, no to nie można powiedzieć, że nie mają cywilizacji. Jest to po prostu cywilizacja kanibali. Prawda? Nie przeciwstawia się ono barbarzyństwu czy ciemnocie, aczkolwiek cywilizacje ze sobą, ze sobą konkurują. Czyli z tego punktu widzenia, oczywiście, taki szlagier, że tak powiem, kolonialistów, prawda, właśnie francusko-angielskich, podkreślam to, bo jeśli chodzi o wcześniejszą konkwistę nowego świata hiszpańsko-portugalską to tego nie było, ale ten że tak powiem, szlagier o szerzeniu cywilizacji białego człowieka, tak, tak jak u Rudyarda Kiplinga, który tych dzikusów ma dopiero nauczyć życia, prawda, społecznego i tak dalej. Nie ma żadnego nie ma po prostu żadnego sensu to jest. To, to, to niesienie cywilizacji. Barbarzyńcom jest bezsensowną zbitką słów. Po prostu jedna cywilizacja atakuje drugą, i to wszystko. Więc można mówić właśnie o ekspansji czy o wypieraniu. Ale co to jest cywilizacja? Otóż to jest pojęciem prymarnym, trzeba powiedzieć, prawda? Otóż definicja kodeksu jest niesłychanie prosta, prościutka, prawda? Cywilizacja jest to metoda ustroju albo organizacji życia zbiorowego. No, ale jaka metoda? Tak? Więc tutaj podstawowe jest istnienie tak zwanego trójprawa, prawda? czyli rodzinnego, własnościowego i spadkowego, jak te sprawy w poszczególnych cywilizacjach są rozwiązane, oraz oraz pięciu kategorii bytu, czyli zdrowie, dobrobyt, prawda, dobro i piękno. No, sobie, trzy z nich to jest właśnie klasyczne rozumienie działów Pajdej, prawda? Do tego Koleczny dodaje zdrowie i dobrobyt, czyli tworzy w ten sposób właśnie równowagę pomiędzy tym, co duchowe, a tym, co materialne, tak? Jeżeli byśmy sobie to graficznie przedstawili. To powiedzmy, mamy dwie, e, e, dwie zasady, dwie kategorie czysto duchowe, czyli prawda i dobro, dwie kategorie stricte materialne, czyli zdrowie i dobrobyt, e, a pośrodku mamy jedną, która jest, czy może być i duchowa, i materialna, czyli piękno. Tak? No piękno może być pięknem i jest tak? pięknem duchowym i pięknem zmysłowym. I to jest tak zwany quincunx, czyli no można by to jako pięciomian na język polski zasad przetłumaczyć. No skąd to wziął to odrębna historia, nie będę w szczegóły wchodził, z takiego dziełka Stanisława Orzechowskiego. Otóż te, teraz typologię typologie cywilizacji rozważanej według tych kategorii bytu i tych norm prawa można zbudować, przedstawiając im jakby kwestionariusz pytań. E, czy dana cywilizacja, e, to oczywiście są wszystkie, najważniejsze, czy dana cywilizacja poddaje życie publiczne etyce, czy też e, oczywiście przez etykę należy tu rozumieć, etykę absolutną, prawda, nie, nie, nie relatywistyczną, czy też zwalnia od niej. <laughs> czy posiada ona odrębne prawo publiczne, czy też państwowość jest rozszerzeniem prawa prywatnego? Czy organizacja społeczna jest samodzielna, czy też zlewa się w jeden system z organizacją państwową? Czy cywilizacja tam mieści w sobie pojęcie narodowości, czy też obywa się bez niego? No i bodaj najważniejsze, czy przyznaje supremację siłom ducha, czy też materii? Ale proszę podkreślić, supremacja to nie jest anihilacja drugiego. Cywilizacja, która by tylko ceniła to, co duchowe, też jest ułomna. No bo człowiek jest bytem psychofizycznym, prawda? A więc człowiek, który no, dba o zbawienie, ale nie dba na przykład o zdrowie, nie jest, nie postępuje właściwie. Zresztą na gruncie cywilizacji, no przykładem, przykładem cywilizacji, w której przerośnięta jest sfera ducha nad materią, jest cywilizacja bramińska, no, czy, tak jak Koneczny ją nazywa, czy, czy hinduska, czy, czy indyjska, prawda? No tam wielu wspaniałych filozofów, prawda, mędrców i tak dalej, ale przez całe wieki, do no, już upraszając, brud, smród i ubóstwo, prawda? E, Swoistym papierkiem lakmusowym dla Konecznego jest pytanie o to, jak w danej cywilizacji, jakie panuje zapatrywanie na pojęcie jedności. To znaczy, czy identyfikuje się jedność z jednostajnością. No i właśnie cywilizacją, i to jest jakby pierwszy plus dla cywilizacji łacińskiej, zwanej też czasami chrześcijańsko-klasyczną, jest, jest właśnie ten, ta umiejętność pluralizmu, tak? łączenia wymogu jedności z poszanowaniem rozmaitości. Kolejne to na dziesiątkach przykładów pokazuje. No, weźmy na przykład jeden dotyczący życia zakonnego. U prawosławnych jest życie zakonne, oczywiście. Ale jeden zakon, jedna reguła przez półtora tysiąca lat, nic innego. No a jaką mamy właśnie rozmaitość zakonów, rozmaitość reguł, e, rozmaitość pewnych celów szczegółowych, e, poszczególnych zakonów w, w, w świecie łacińskim. Swoją następnie, do no swoją wielkość ta cywilizacja łacińska zawdzięcza uzyskaniu przez rodzinę emancypacji od organizacji rodowej, respektowaniu monogamii w prawie małżeńskim. Przy czym monogamię należy rozumieć jako dożywotność także, tak? To znaczy, koneczy wiele razy bliżej, człowiek, który za życia, tak, ma. Za życia jednej kobiety ma drugą kobietę jako żonę, nie należy do cywilizacji łacińskiej. Oczywiście kobieta, mężczyzna, tak samo. A więc nienaruszalność własności, konsekwentne rozróżnianie prawa prywatnego od publicznego i społeczeństwa od państwa oraz wytworzenie pojęcia narodu jako zrzeszenia etycznego, zorganizowanego do celów spoza walki o byt. A zarazem posiadającego wyraźnie określony ideał moralny. A więc ta, ta definicja narodu tak, powoduje, że bardzo nieliczne społeczeństwa są narodami. Prawda? W zasadzie, właśnie poza cywilizacją łacińską, tego, takiego, zrzeszenia, takiego zrzeszenia nie ma. Wreszcie, no, bardzo istotne u jest przeświadczenie o szkodliwości jakichkolwiek mieszanek cywilizacyjnych. Tak? Nie, nie można być cywilizowanym na dwa sposoby, jak pisze, a jeśli się dokonują te mieszanki, to zawsze to, co gorsze, tak jak zła moneta wypiera lepszą monetę, tak samo to, co e, gorsze, zaczyna, e, e, zaczyna dominować. No oczywiście, jak już e, powiedziałem, e, także odrzuca te kategorię postępów w znaczeniu, Znaczeniu i, i, tym takim zideologizowanym, tak? To znaczy, że zawsze to, co nowe, jest lepsze i cywilizacja to jest nieprzerwany rozwój od niższych do wyższych form życia społecznego. Nieprawda, zdarzają się regresy, zdarzają się cofnięcia, również można celowo jakąś cywilizację siłą jakby przydusić, prawda? No, cho choćby na przykład Między innymi na tym polega polityka zaborców, z rosyjskiego, w że też pruskiego przede wszystkim wobec Polski, że opóźniano ten cywilizacyjny, cywilizacyjny rozwój poprzez na przykład niszczenie szkolnictwa, tak? niszczenie edukacji, zamykanie uniwersytetów, liceów. No, Austria czyniła to nieco łagodniej, ale też czyniła, na przykład blokowała rozwój ekonomiczny Galicji, która przez to była, była też niezwykle biedna, jak wiemy. Natomiast może być sztuczne również przyspieszenie, tak, bo są decyzji. No, przykładem, przykładem tego jest właśnie rewolucja Japonii dla Kodecznego. A to, to nazywa więc ten zwiedność konieczny tu wprowadza taką kategorię, nazywa chyżością historyczną, tak? Ta chyżość może być zwiedna właśnie. Tak? Otóż, czyli wracając, wspominałem, że, że naród jest tą kategorią, która wyróżnia także cywilizację łacińską. Naród rozumiany przypomnijmy, jako społeczność. Zrzeszona do celów spoza walki o byt. prawda? Czyli kategorią aksjologicznie nieobojętną w przeciwieństwie do cywilizacji jest właśnie u kategoria kategoria narodu. Tak? Czyli narodem jest tylko taka, takie zrzeszenie, taka wspólnota, która posiada pewien ideał moralny, który jest wobec celów tych doczesno-historycznych transcendentny. Prawda? Czyli E, e, musi, e, musi naród walczyć nie tylko o to, e, żeby, żeby istnieć, prawda? No bo o to, żeby istnieć, walczy każde zwierzę, także prawda, więc to, to nie wyróżnia, to nie wyróżnia człowieka jako, jako właśnie bytu, no, który ma duszę, który, który jest osobą. E, jeśli chodzi o polską cywilizację, o naród polski, do no to Koneczny akcentuje to, że rozkwitała ona wtedy, kiedy Polska wypełniała swój historyczny obowiązek szerzenia katolicyzmu i cywilizacji łacińskiej, no a kiedy zapominała o tym, do no to, to marniała. Tym, co najcenniejsze w naszych dziejach dla na Konecznego, było to, co zresztą rozważał. W kontekście augustyjskiej, świętego Augustyna, idei Królestwa Bożego, prawda, które wprawdzie, nie, civitas de, które wprawdzie oczywiście na ziemi, nie może być zrealizowane, ale do którego należy tę egzystencję doczesną jak najbardziej przybliżać. Prawda? To znaczy, cywilizacja, civitas terena, państwo ziemskie musi za swój obowiązek uważać szerzenie. Szerzenie właśnie państwa, państwa Bożego. No i tutaj polski wkład dla tej idei, no to jest uetycznienie polityki jako pewien postulat, wcielony no przede wszystkim w Unii, prawda? W Unii Wolnych z Wolnymi, Równych z Równymi, Unii Polsko-Litewskiej. Także do no bardziej szczegółowo wprowadzenie do zasad prawa międzynarodowego, to chodziło o Traktat w Wiłkomierzu z Zakonem Krzyżackim, zwyczaju poręczania pokoju przez stany reprezentujące obywateli. Tak? Czyli nie tylko król Polski z wielkim mistrzem podpisuje pokój, ale właśnie stany obu, obu państw. do no Ogłoszenie przez Włodkowica, że z prawa naturalnego każdy naród ma prawo do istnienia, także bo Pogański, którego nie można siłą nawracać. Choć należy oczywiście szerzyć, szerzyć wiarę. No takim wykwitem właśnie tej idei była, była Unia Chorodelska, gdzie polskie szlacheckie rody przyjmowały do swych herbów rody litewskie. No i właśnie z powołaniem się na, na, jako naczelną zasadę stosunków międzyludzkich, zasadę miłości. Tak? Miłość jest nie tylko indywidualna między ja i ty, ale miłość ma charakter społeczny, tak? Miłować, miłować należy także inne narody. I na pytanie, co aktualnie jest celem polskiego logosu, czyli polskiej myśli, i polskiego etosu, czyli polskiego czynu, Koneczny odpowiada tak. Celem Polski winno być dążenie do tego, by w Europie Środkowej zapanowała wyłącznie cywilizacja łacińska. Od tego zawisła nawet przyszłość nasza na wschodzie. Jeżeli powiedzie się o tym przekonać opinię publiczną zachodniej Europy, pozyszczemy zasługę europejskiej miary, nie mniejszą od dawnych, od Bitwy Legnickiej do Odsieczy Wiedeńskiej. Ocalimy jeszcze raz cywilizację zachodnioeuropejską. Jeżeli się nam powiedzie zapewnić wyłączność cywilizacji łacińskiej w Europie Środkowej, Idee polskie zdobędą sobie nie tylko ku wschodowi pole ekspansji kulturalnej, lecz oprą się na opoce zachodu. A w ten czas etos polskie dokona nowej ewolucji ku Civitas dei pośród społeczeństw chrześcijańskich. No bardzo piękne, zgodzimy się chyba z tym postulat, tylko niestety tutaj pojawia się pewne ale już w kontekście naszych czasów. E, koneczne jak widać tutaj. Pojęcie tej cywilizacji łacińskiej zbudowanej no na tych fundamentach, które już wymieniałem, utożsamia jednak terytorialnie wciąż z cywilizacją zachodnią, czy zachodnioeuropejską. No przecież to nie ma żadnego oparcia w dzisiejszej empirycznej rzeczywistości. Czy, czy ludzie żyjący no w jakiejś cywilizacji, oczywiście, także. W dzisiejszych Niemczech, Francji, Anglii, Stanach Zjednoczonych, w no, całym, całym Zachodzie. Czy wyznają prywat ducha nad materią? No, oczywista nieprawda. Czy kierują się etyką absolutną, która wywodzi się z, także z dekalogu, prawda? E, czy <laughs> ceni sobie pojęcie narodowości i respektuje prawo <laughs> każdego narodu do. Do niezależności. Czy kieruje się zasadą niezależności własności prywatnej? Czy rozróżnia społeczeństwo od państwa również na poziomie ponadpaństwowym, jakim jest dzisiaj, jakim jest dzisiaj na przykład Unia Europejska? Przecież na te, na te pytania, czy uznaje małżeństwo monogamiczne, prawda? Natomiast jakie Jakie wartości promuje? A no, małżeństwo jednopłciowe, na przykład. Czy szanuje prawo do życia? Nie. Domaga się prawa do, jak to, jak to nazywają, praw reprodukcyjnych dla kobiet, tak? czyli, czyli terminacji ciąży. A więc e, pojęcie cywilizacji łacińskiej. Czy chrześcijańsko-klasycznej, nie ma żadnego ugruntowania w empirycznej rzeczywistości tych cywilizacji, czego konieczny, jak widać, no, zupełnie nie, nie dostrzegał. No, oczywiście nie, dos, nie mógł dostrzegać tego w takiej wymiarze jak dzisiaj, ale ja myślę, że pewne zalążki już istniały. E, oczywiście konieczny w wielu miejscach pisze, że. E, Cywilizacja nie jest pojęciem terytorialnym, tak? To znaczy może istnieje. Nie jest tak, że tutaj jest powiedzmy granica polsko-niemiecka i tu załóżmy, jest cywilizacja łacińska, a tam bizantyjska. Nie, to nie jest tak. Zresztą najlepszy przykład nieterytorialnego charakteru cywilizacji, no to jest cywilizacja żydowska, tak? no, Gdzie ona istnieje? Jakie ma terytorium? No wszędzie tam, gdzie istnieją jakieś skupiska. Większej ludności, ludności żydowskiej. No ale mimo wszystko dobrze, jeśli cywilizacja ma jakiś punkt oparcia terytorialny, prawda? Więc jeżeli to nie jest cywilizacja łacińska, to zachodzi pytanie: jak ją nazwać? Prawda? No, wiemy już o, o co się ona opiera: No, właśnie o ideologię demoliberalizmu, o ideę o tolerancji dla wszystkiego. Z wyjątkiem religii. E, e, opiera się właśnie o te prawa człowieka, tak, także rozumiane, jak przed chwilą powiedzieliśmy, jak ją nazwać. To jest zadanie dla tych, którzy nie chcą być tylko no, uczniami czy czytelnikami kolecznego, ale którzy chcieliby tę teorię cywilizacji jakby popchnąć naprzód, tak? odpowiedzieć na pytanie, jaka to jest cywilizacja. Jak się nazywa? Bo na pewno to nie jest to samo. Dziękuję bardzo.